Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Summer Pockets. Jak zwykle nagrywam ten wstęp po nagraniu odcinka, więc bardzo dobrze wiem, co tam się stało, a wy będziecie musieli zobaczyć, co tam się stało. A stało się bardzo dużo, ponieważ poznaliśmy więcej osób z wyspy. Właściwie wy poznacie za chwilę, ja poznałem już i pojawiła się bardzo fajna groteska i historia nabiera absurdalnego vibe'a, który tak uwielbiam w tego typu grach. Zainteresowani, o czym mówię? Zapraszam do oglądania. Zaczynamy drugi odcinek Summer Pockets. Bo poszliśmy spać, tak? Więc na głosie, który chyba próbował powiedzieć hello, ale wyszło mu hello. Tak, rozumiecie. No. Okite kudasai. Ktoś nas próbuje obudzić. Pewnie, pamiętacie? Jak nie pamiętacie, to zobaczcie sobie poprzedni odcinek. Razem z naszą ciotką i z nami mieszka jeszcze jedna osoba. Jak się okazuje? Kobieta. Nie. Moshimosh. Która bardzo głośno krzyczy. Hairi. Dziewczyna. Kurwa, jestem na wakacjach. Fajnie ubrana. Jesteśmy w stanie... A, dobra. Tak, przechodzimy do menu. Myślałem, że będę w stanie... A nie, no nawet widać. Myślałem, że będę w stanie Hada zamknąć. Okej, okay, nie wiem, co to jest. Sorry, musiałem zobaczyć. No i kto to jest? Nana. Danjite chigaimasu. Hajimemashite. Umi desu. Czyli to... To była żadna z tych... opcji. Domo, Takahara-san. Hayaku okite moraemasu ka? Ja pierdolę. Ale uciążliwa. No tak, no nawet na wakacjach. Mamy sytuację, w której ktoś nas zrywa rano. Dobra. Kimatteru janai desu ka? Nie, absolutnie nie jest to jasne, dlaczego mam wstawać. Gohan ga samechaun desu. To mogę zjeść zimny. Takahara-san te maiasa okoshi ni kite kureru shiriai demo irun desu ka? Sore wa urayamashii kyougu desu ne. Otoku dattan desu ka? Yome to ka itte mashita yo ne? It's a guy, didn't you just call him your wife? Co, trochę mi tu kurde forma nie pasuje, dobra. Tanshiko, iya sugiru.
To nawet ja się zgadzam, że to brzmi obleśnie. Masa nerdów śmierdzących. Tak, odgrzewała to. O! Zdecydowanie nie nadajemy na tych samych falach, kurwa, z koleżanką. Nie trzeba ci prawić komplementów, ale jak ci się nie prawi komplementów, to się wnerwiasz. A Protag jest typowym facetem. Tak, to jest... This is kind of puzzling. Umi. I to wszystko wyjaśnia. Masz list i sprzątasz. Okej. Jak zwykle kobieta jest mądrzejsza od faceta. Mam wrażenie, że nasz protak to cymbał. Tak, prawdopodobnie jesteśmy starsi od niej, ale ewidentnie głupi. Okej, to ma sens. Nigdy nie pomyślałem o tym w ten sposób. Okej, to jest zrozumiałe. Okej. Kurde, już myślałem, że mi się dźwięk nie nagrywa. Czekaj, co? Okej.
Ja pierdolę. W gruncie rzeczy podoba mi się ten protak. Jest taki uroczo cymbałowaty. Jak można oszukiwać w kamień papier nożyce? Dokładnie. Coś mniej więcej. Bo mówisz o wszystkim, co zrobisz. Jej, pierwszy raz. Disgusting. Jaki uroczy strój. Wyglądasz jak mały marynarz. Tak, kurwa, Chupacabras. Dobra. Robimy z siebie bardziej debila, czy mniej debila? Nie mam pewności. No bo czekajcie, muszę trochę przyciszyć tą grę. Robimy z siebie bardziej debila, czy mniej debila? Chuj, jedziemy, Chupacabras. Okej. Potraktowała to nad wyraz poważnie. Zastanawiam się, ile osób wybrało Chupacabry ze względu na to, że był to najgłupszy wybór w tej konkretnej sytuacji. Poszukaj sobie w necie, jak wygląda Chupacabra. Przepraszam, ale co tu jest do sprzątania? Tu jest porządek. Oni nie widzieli mojej piwnicy. Chociaż i tak jest tam lepiej niż było. Babcia miała zaburzenia. Nie no, sorry, ale tu jest porządek. Okej. Idealne, po prostu idealne ujęcie. Dlaczego każdy żeński protagonista musi być zboczeńcem? Jeżeli protagonistkami, jak sama nazwa wskazuje, są kobiety, jest to jakieś takie bardziej subtelniejsze. Tutaj jest po prostu pierdolnięte prosto z mostu. No dobra.
może jednak rozważę granie w tego ping-ponga. Mam wrażenie, że te rozmowy są jakieś urwane, że brakuje tutaj kilku linii dialogowych. Też macie takie wrażenie? Okej, kim jest Umi? ちょうどご飯食べに行ってたから入れ違いだったね。そんな気にしないで。忘れた歌を取り戻しに来たんでしょ? Did you come to find the song you... Co? No właśnie. Okej, okay, czyli mamy ten monitoring na wyspie w postaci starej Kido-san. Gdzie? Co? O czym ona mówiła? Pejafu? Kurwa, czy coś takiego zamiast déjà vu? Déjà vu. Déjà vu. Dobra. あれはあっという間に広がるわね。まあ、それは今度でいいとして。時々私じゃ運べ、それに Kurwa, najpierw zmuszają nas do jakichś prac, a jak już zaczynamy pracować, to nam mówią, że mamy wypieprzać i robić coś na dworzu. Po prostu to jest strasznie dziwny targ niewolników. To nie jest duża wyspa, więc można ją opierdolić w jedną i w drugą stronę w kilka godzin. Dobry pomysł. Idziemy sobie pojeździć.
Ja bym objechał taką wyspę dookoła. Nabrzeżem, jeżeli jest to możliwe, a zazwyczaj w takich miejscach jest. Całkiem fajnie jest tutaj pokazana mentalność ludzi w takich miejscach. Zazwyczaj są to ludzie przyjaźni, ale czasami nie. Dobra, na razie zwiedzamy wszystkie miejsca, w których już byliśmy. Okej. Koleżanka z Pokemonem. Śpiąca. Czy to nie jest ta, która pływała w basenie? Cholera, chyba nie. Nie, spoko, śpi. Wygląda creepy. I zaraz dostaniemy w ryj. Chcesz mnie wykorzystać, tylko zacznij delikatnie. Okej. Po raz kolejny Hairi jest z wyrolem, ale ta laska też nie lepsza. Tu się wszyscy znają. Ja też uważam, że to jest strasznie dziwne imię. Szczególnie jak się je wypowiada. Właśnie.
鎌倉時代の無駄にかっこいい組織の。そう、それ六原さん、あんたの名前聞いた時にピンときたのよ。 Takahara Rokuhara. Look so obviously disgusted. Następnym razem pozwolimy ci się wypierdolić na głupi ryj. To był lis. Jakiś kurwa taki niebieski strasznie. Oczywiście nazwanie lisa Inari. Kurwa, pomijając, to jest niebieski lis. Co ona go ufarbowała? I to miała być gra realistyczna. Albo jest tu coś ukryte i tak naprawdę... Ty, Bart, jest coś ukrytego w tej grze, czy tylko grałeś w ping-ponga i generalnie nie masz pojęcia, co się tutaj dzieje? Mega fajna ta wyspa. O Jezu, ten z Wyrol. Dobra. O! Nani sterunda? Samui no ka? Arui wa kogoete iru no wa kokoro ka? Co jest z tym kolesiem nie tak? Nie? そんなところに立ってると危ないぜ。
Okej. Właśnie dlatego. Nie wiem, po co zdejmować koszulkę, jakby na tobie wyschła w kilka minut. Okej. W sumie to miło nie opierdalać dzieciaków od razu, tylko się z nimi pobawić trochę. Naprawdę dzieciaki ci uciekły z t-shirtem. O. Dobra, to jednak jest pizda. Właśnie, tu wszyscy mają w dupie to. Przystojniak. Okej. Oj, co to iga? Widać, że się z nim zaprzyjaźnimy, bo jest pływakiem, co sugerują okulary. Omae, sonna kakkou de itara abunai. Co znowu? Ano yaro, keikoku mo naku utte kiyagatta. Kto to jest? Ja pierdolę. O, rozumiem, że kurwa pewna doza absurdu widać w tych grach jest niezbędna.
ここまで来れば大丈夫だ。お前誰だ。知らないな。お前いどこにはいあそこからなら全部丸見えだ。さて変態ども、往来で何？死ね。ま待て！こんなところで俺が。なあ、あいつが来たら伝えてくれ。三谷良一は。最後まで勇敢だったと。O Jezu, jaki dramatyzm w ogóle. そんなこと言わないでくれ。お前も死ね。往来を半裸でうろつくな。ふん、往来と言っても誰もいねえだろ。そういう問題じゃない。お前も。お前は加藤さんのとこに来ている。そうそう、聞いているぞ。確かカナリアの歌を取り戻しに来たとか。Okej. Dobra, dobra, dobra. Czyli teraz będą mi wypominać tą głupotę, którą wybrałem. Wakateru. Hio nan da yo na. Tsurai koto ga atta nda na. Okej. Hydrogladiator Kai. Hydrogladiator Kai. Nice. Wszyscy są tutaj troszeczkę pojebani. Hydro something? それで高原ハイリ、お前はなんで裸なんだ。気持ちいいからに決まってるだろ。そうなのか。なるほど。まったく。好きで裸でいるわけじゃないのか。Zaraz wracam. Już jestem. Znowu dzwonił do mnie jakiś zasrany automat. Konnado to tsukiatte tara hentai ga utsuru zo. Kyō no toko wa oome ni miru ga, kore kara wa kiotsukete kure. Natsu yasumi tte hame o hazushitaku naru mono da ga, sonna toki dakara koso ki ga yurumanai you ni kiotsukenai to ikenai. Mattaku da.お前のことだ。以後気をつけるように。やれやれ。さい
Ryoichi. Nantato! Omae Tameka! Okej. Bądźmy przyjaciółmi, zboczeńcu. Soka, soka, Tameka! Nanka wakaranai koto ga attara ore ni kiite kure. Kondo jikkuri oshiete yaru sa. Okej, spoko. So you na. Shibaraku koko ni nakayoku yarou ze. Na, hairi. Okej, może być. Jeżeli jest możliwość romansowania z tobą, ziomuś, to idziemy tą drogą. Sore de, omae ketseki gata nani? No. Skoitte. Sonna ni hyouze? Well, I guess not. Dakara tte doskoiはないだろう. Shine tte itteru youna mono da zo. Ty trochę jesteś przesadnie dramatyczny, ziomuś. No nie. No tośmy odjebali, ale ziomek też, kurde, pytał nas o naszą grupę krwi. A tak. No w sumie koleżanka, którą spotkaliśmy na basenie, nam to powiedziała, więc... Po angielsku nie brzmi to tak zabawnie. Ocarina Sai to znaczy welcome back. A tutaj wyszło Ocarina Kai. Sorry, ale... Ale w sumie jakby przetłumaczyli welcome back, to byłby ten sam dowcip. そういう文化なんですか?あ、そうだ。これ子供たちが届けに来たんですけど。ねえ、ごこしゅるか。子供が高原さんのTシャツを持ってるんでしょう。手書きの値札がついてる。鑑定結果30円。 Trying to pissing, bo to jest ten skarb, tak? Oto, nimocu todo takuhai no hito ga hya made hakonde kurete masu. O, nihodoki owattan desu ka? Hon? Nani kore? Yurigera kaitai shinshou. Mu-tai-riku no shinjitsu? Ty... Ja jestem szurem? Jindui wa kawarete iru. Lion tou no sangi. Ii desu kedo. Kore wa? No ichigo 100%. Aha. Ii desu yo. Manga yonde tatte. Sore yori hoka ni hito no me o kini suru koto ga aru deshou ni. Kore wa? Takahara-san te suiebu dattan desu ka? No. Ja, nani bu? Eee.
Dobra, myślę, że możemy sobie w tym momencie zakończyć. Wybierzcie, pomóżcie mi wybrać, czy jesteśmy, w którym jesteśmy klubie. Ja oczywiście mam swój wybór, jeżeli nie dostanę od was odpowiedzi, ale ciekawy jestem, jak bardzo coś nie tak jest z wami. Bo ta gra sprawia, że zdecydowanie mam, jakby to powiedzieć, no trochę mnie łapie absurd całej tej historii. W takim razie przejrzyjcie sobie jeszcze Swim Trunks Club, Water Polo Club czy Synchronized Swimming Club. Swim Trunks? To nawet nie wiem, co to jest. Trunks? Wodne polo i pływanie synchroniczne. Co to jest Swim Trunks Club? Nic mi nie pasuje do kontekstu. Dobra, nieważne. Czekam na waszą pomoc. I co? Wielkie dzięki za oglądanie. Fajnie. Jest odpowiedni poziom absurdu, moim zdaniem. Pomijając tego niebieskiego lisa, który się nazywa Inari, to no wygląda to, od razu mi się to skojarzyło z pierwotnym założeniem Akerferna od Chaosu, że to miała być absurdalna opowieść szkolna. No to tutaj jest absurdalna opowieść wyspiarzy. Mimo wszystko całkiem fajnie jest jak na razie pokazana ta małomiasteczkowość, takie inne podejście do świata, że ludzie generalnie mają w dupie wszystko. Jesteś na wyspie, wychilluj, tak? Nie, ludzie nie traktują poważnie wszystkiego i to jest spoko. W małych miastach, szczególnie w takich wypoczynkowych, nawet u nas jest takie podejście, chociaż u nas zdecydowanie rzadziej. Więc spoko, to jest bardzo fajne. Jak zwykle, napiszcie, co myślicie i klasycznie zostawcie suba, jeżeli go jeszcze nie macie, a jeżeli macie, to zostawcie dzwoneczek, żeby wiedzieć o wszystkim, co tutaj wrzucam, a trochę tego jest. Możecie mi podziękować finansowo za ten odcinek, rzucić super podziękowanie, wesprzeć mnie, jest chyba, to opcja się chyba wesprzyj nazywa, czy wspieranie, whatever. Możecie też dołączyć do patronów kanału, tak, wiem, że miały tam zajść zmiany, ale nie miałem czasu jeszcze ich napisać, muszę się wziąć za to w któryś weekend, może nawet w ten, który będzie niedługo. I w każdym razie, no jak dołączycie do patronów kanału, to dostaniecie tam ode mnie coś niecoś raz w miesiącu, w zależności od tego, co sobie tam wybierzecie. A jeżeli nie chcecie wydawać na mnie pieniędzy, też spoko, po prostu udostępnijcie ten odcinek razem z playlistą, którą znajdziecie w opisie, która będzie zawierała jeden odcinek Summer Pockets, ponieważ do tej pory tylko jeden odcinek został opublikowany. Jesteśmy nadal w prologu, więc no zobaczymy, jak to wszystko się potoczy dalej. Jeszcze raz zdecydujcie, o którym klubie pływackim opowiemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień. Na razie, cześć!